Będąc w Polsce, dla mnie jest dom, co mamy, to mam. Polska nie jest krajem dla młodych ludzi. Czy ja kiedykolwiek żałowałam o przyprowadzce do Polski? Korzenie jednak się odzywają. Warszawa dla mnie to po przyprowadzce do Polski zaczęłam dalej kontynuować. I tak odpowiadając na to kluczowe pytanie, pierwszym polskim partnerem było ogromne szczęście. Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale i jak słyszycie, mówię po polsku. Tak jak obiecałam w komentarzach, odpisywałam Wam, że będę oczywiście nagrywać po polsku, więc dotrzymuję swojego słowa. Dzisiejszym tematem wideo będzie, czy ja kiedykolwiek żałowałam o przeprowadzce do Polski. Postanowiłam nagrać akurat ten temat, dlatego że z Polską już jestem związana już ponad 14 lat i tyle tutaj mieszkam. Też siedzę na kwarantannie już do biegu końca i postanowiłam po prostu wykorzystać ten czas i właśnie nagrać coś bardziej o sobie. I tak odpowiadając na to kluczowe pytanie, czy żałuję o przeprowadzce, czy nie, najpierw chciałam Wam opowiedzieć taką krótką historię, kiedy się przeprowadziłam, jak się stało, że znalazłam się w Polsce. Tak, przeprowadziłam się w 2008 roku. Byłam tutaj od razu ze swoją rodziną. Było ogromne szczęście, dlatego że inaczej się czuję w obcym kraju. Wtedy dla mnie był obcy. Kiedy masz swoją rodzinę, a kiedy jesteś zupełnie sam. Ja akurat miałam to szczęście, że nie byłam sama, tylko z rodziną, więc to wszystko było dużo łatwiej, pomimo tęsknoty ze swoimi znajomymi, kolegami, koleżankami i swoimi przyjaciółmi. Po przyprowadzce do Polski zaczęłam dalej kontynuować swoją pasję i zawód, czyli taniec towarzyski. Tańczę od 8 roku życia, bo u nas zawsze z mamą jest kłótnia. Ona mówi, nie, ja cię oddałam na tańce, jak miałam 8 lat. A ja mówię, nie, ja chyba poszłam, jak miałam 7. I cały czas takie kłótnie. Ogólnie tańczyć chciała zawsze, to było marzenie mojej mamy. Oczywiście później to stało się i moją pasją, i dalej oczywiście zawodem. Także tak. Wszystko się zaczęło od mojej mamy, że to ona akurat chciała tańczyć, no ale dobrze się wszystko złożyło. Będąc w Polsce, taniec to tak naprawdę mnie ratował. Dzięki temu, że właśnie znalazłam i tańczyłam ze swoim pierwszym polskim partnerem, który nazywał się Marcin, to po pierwsze szybciej się uczyłam języka, po drugie no gdzieś tam nie była sama, bo treningów miałam, treningi były prawie codziennie, więc to też cały czas coś i wyjazdy, nie wiem czy na turniej, czy na różne szkolenia, tego było naprawdę bardzo dużo, co mi też pozwalało właśnie szybciej się uczyć języka polskiego. Ogólnie przeprowadzając się, Polska zawsze była bardzo mocna, jeżeli chodzi o taniec towarzyski. Pary były mocne i trenerzy były też bardzo dobre. Ja pamiętam nawet jak u nas się organizowało turnieje tam latem na Krymie, to jak przyjeżdżali polskie pary, no to zawsze wszyscy mi się zachwycali. Albo też również pamiętam taki turniej, kiedy jeszcze nie mieszkałam w Polsce, to w 2003 czy 2004 roku przyjeżdżaliśmy właśnie ze swoim klubem tanecznym na turniej do Polski i wszyscy również zawsze się zachwycali, wszystkim się podobały, jak pary taneczne polskie tańczą, bo taki był poziom mocny, że po prostu w pewnym momencie był taki finał, że nie wiedziałaś na kogo patrzeć i która para tak naprawdę powinna wygrać, bo wszyscy tańczyli super. Ogólnie też była bardzo dużo śmiesznych historii związane właśnie z moim tańczeniem i z moim pierwszym partnerem tanecznym, bo tak jak wspomniałam, no, jak tu przyjechałam, to nie znałam języka polskiego, to pamiętam nasze początki, jak się kłóciliśmy na sali, to wyglądało w ten sposób, że on do mnie mówił po polsku, ja do niego po rosyjsku, no i wszyscy trenerzy zawsze się śmiały, że w dwóch językach każdy coś tam się kłócił, no ale wiadomo, ale było wiadomo, że się kłócimy o coś. No ale przynajmniej mamy co teraz wspominać. Ogólnie w Polsce pomieszkałam w różnych miejscach, kocham Gdynię. Mieszkałam w Trójmieście przez jakiś czas i Gdynia to jest takie moje miasto, bardzo mi przypomina Sewastopol, czyli tam, gdzie ja się urodziłam. Taka mała, przytulna i tak samo bardzo kocham Warszawę. No do Warszawy przyjechałam na samym początku, przeprowadziłam się. Warszawa dla mnie to takie małe miasto, które można tak wziąć, przytulić. No w ogóle to miasto też. Dwa w Polsce jest miasta, w których mogę mieszkać, to właśnie jest Gdynia i Warszawa. Też przez jakiś czas mieszkałam w Kołobrzegu. Jeżeli popatrzeć, Trójmiasta.
To samo Kołobrzeg, znowu morskie. Gdzieś mnie tam ciągnie mnie do morza. Korzenie jednak się odzywają. Urodziłam się nad morzem, więc ciągnie mnie ciągle do morza. Chociaż Warszawa nie ma morza, ale i tak, no ale jest Wisła. No ale co prawda, brudna, ale cóż. Co mamy, to mamy. Mieszkając w Polsce 10 lat, po 10 latach dostałam propozycję zawodową, żeby wyjechać do Hongkongu czy do Stanów Zjednoczonych. Powiem tak szczerze, rozważałam taką opcję, ale jak sobie przypomniałam, że wszystko trzeba zacząć od początku, rodzina by na pewno się nie przeprowadziła. Czyli musiałam by pojechać sama, no ale wiadomo, taniec, no to zawsze są i ludzie różne, ale jak sobie wyobraziłam, że znowu wszystko zmieniam, całe swoje życie, to szczerze mówiąc, przestraszyłam się. To znaczy nie przestraszyłam się, stwierdziłam, no, że po co ja mam tam gdzie jechać w obcy kraj i męczyć się, jeżeli mi jest tu dobrze i po co dla kariery, no bo to była propozycja zawodowa, dla kariery wyjeżdżać. Tym bardziej, że na swoją karierę ja nie narzekałam. I pamiętam, jak tańczyłam w Tańcu z Gwiazdami z Krzyśkiem Gojdziem. To z Walerią Żurawlewą rozpoczynają operację. Operację taniec. Numer 9. Krzysztof Goić i Waleria Żurawlewa. No dawaj, no się przeprowadzaj do Stanów. No co ty tutaj siedzisz? Polska nie jest krajem dla młodych ludzi, dla rozwoju i tak dalej. Chociaż dobrze, że jeszcze mówisz, że jestem młoda, ale ja tak nie uważam, bo ja na swój rozwój nie narzekam i nie narzekałam. Dla mnie jest dom tam, gdzie jest moja rodzina. Dzięki tak naprawdę tańcu i poznałam bardzo i poznaję dalej bardzo dużo ciekawych ludzi z różnych branż. Dzięki Tańcu z Gwiazdami też mogłam poznać i kiedy tańczyłam i trenowałam, to Artura Dziurmana, to jest aktor, Grześka Łapuńskiego, Kamil Mokrzycki z zespołu Sand and Grace, Patryk Pniewski, aktor, Rafał Jąkisz, on jest akrobatą. I naprawdę dużo ciekawych ludzi, Czado, mój kochany Czadomen, Paweł Dudek, Krzysiek Gojcz, o którym już wcześniej wspomniałam, Mariuszka Maga. Odpowiadając na to główne i kluczowe pytanie, czy kiedykolwiek żałowałam? Oczywiście, że nie. Może na początku, jak się przeprowadziłam, ale to też nie był żal, tylko to był bardziej taka tęsknota właśnie za swoim miastem, za swoimi koleżankami, ale myślę, że to jest absolutnie normalnie. Każdy człowiek, który się przeprowadza do innego kraju, to jest inna kultura, wiadomo, że pewnych takich swoich ludzi, swojej takiej ziemi mi brakuje. No ale już tyle lat mieszkam w Polsce, ponad 14 lat. Dla mnie to jest moje miejsce i jeszcze raz powtórzę, że mój dom jest tam, gdzie jest moja rodzina jest tutaj i jak jest dobrze ci w tym danym kraju, w którym na przykład mieszkasz, no to po co kombinować i nie wiem, się przeprowadzać. Chociaż znam takich ludzi, którzy lubią właśnie raz tu, raz tam, no ale ja jednak do takich ludzi nie należę. Optymistycznym momentem chciałabym zakończyć to wideo i bardzo się cieszę, że tu jestem. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, komentujcie.
Ja oczywiście jeszcze raz Wam powtarzam, że będę nagrywać różnego formatu wideo. Teraz po prostu siedziałam w domu na kwarantannie, dlatego chciałam ten czas jakoś wykorzystać. Wiadomo, że Wam tutaj nie pokażę niczego siedząc w domu, ale stwierdziłam, że właśnie nagram taki temat i oczywiście, że będą inne. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i do zobaczenia w następnych wideo.